pokrwawiony, a lewą ręką, tak jak matkę prawą trzymałem kciuk, trzymałem za dętą, miałem swoją lewą rękę, miałem wyciągniętą. Miałem szadniętą krew, szadniętą po sąsiadów, a strzelała, ta krew bryzgała, osiadała mi na ręku. I oni prawdopodobnie myśleli, że ja nie żyję już, bo się nie ruszałem. Tu miałem szadniętą krew, a tu miałem cały bok we krwi po prostu, zmoczony od matki. Panie Czesławie, przepraszam, proszę przypomnieć, ile miał pan wtedy lat? Miałem wtedy 13 lat. Tak. Dobrze pamiętam. No i potem oni potem za chwilę przyszli po raz drugi. No i znowuż patrzyli, kto żyje, to dobijali, albo dobili tego, co jęczał, dobiwał, to na ogół nie dobijali, kogo zostawiali i następnie. I tak się ludzie właśnie ucieszali, bo coraz mniej żyło. Potem pochodzili znowuż 20 minut i odeszli znowuż do ulicy. I potem po pół godziny znowuż przyszli. To tak trwało od godziny gdzieś. Pierwsza, może w obiad, może przed pierwszą, 12:00. I to trwało, aż się ściemniło, do wieczora. To może byli ze 6 razy. Potem jak ostatni raz przyszli, pochodzili między nami i nikt już się nie krzyczał, nie wołał dobi, bo już nikt nie żył. Widocznie stwierdzili, że już nikt nie żyje. I odeszli. I odeszli, już nie przychodzili, bo się szarówka zrobiła. Ja z tego wszystkiego potem przysnąłem, obudziłem się, to nie wiem, która godzina mogła być, ale jak się obudziłem, to patrzę, widna noc była księżycowa, księżyc świecił i tu z tyłu, tam gdzie rozstrzeliwali, to prawdopodobnie taki duży barak, gdzie jak rozstrzeliwali, to tych trupów do tego baraku rzucali. Tam było drugie miejsce, gdzie rozstrzeliwali. Drugie miejsce rozstrzeliwania i tam się paliło. Tu księżyc świeci, naokoło widno, mówię, jak tu uciekać? A myślałem po prostu uciekać tędy, dojść potem z tego placu w stronę torów i potem się poderwać, bo już tak wieczorem tak mało tych Niemców było widać, Ukraińców, poderwać się przez tory, przelecieć, uciekać do Śródmieścia. Tak, takie miałem zamiary, ale przysnąłem, jak na złość, przysnąłem, a potem się obudziłem, słyszę jakiś szelest łęcin. I od tej strony, od strony muru, przechodzili tam przed moją głową, tam akurat przechodzili, 4 osoby. Były takie 2 dziewczyny po 19 lat, może miały. Chłopak ode mnie starszy, może o 2 lata, miał 15 lat. No i jedna kobieta była tak ze 40 lat mogła mieć i była ranna, ta jedna osoba była tylko ranna, miała w łydkach takie dziury, żeby pięść można było włożyć i uciekała, uchodziła krew i taka była osłabiona, że na ledwo szła na 4 nawet, a myśmy się potem, jak oni ko mnie przychodzili, to nie wiedziałem, kto to w ogóle może być i tak potem, jak ko mnie stanęli przed głową, odpoczęli trochę, słyszę, że polska mowa, to ja wtedy lekko podniosłem głowę, oni zobaczyli, że ja też żyję, pytałem się, żyjesz? Mówię, tak, ja mówię, no żyję, a mówi, ranny jesteś? Mówi, nie, to chodź, dołącz, to tam będziemy uciekać. To dołączyłem do nich, wysunąłem się z pocztywnej ręki matki, dołączyłem do nich, no i szliśmy w tym kierunku, w kierunku torów, żeby po prostu przygotować się do ucieczki. Ta kobieta, która była ranna w nogi, powiedziała, to wy uciekajcie, a ja tu już będę, bo dlatego, że ja już tak jestem odkaziona, że nie mogę iść nawet, że nie mogę iść. No to myśmy nawet odpoczniemy troszkę i przelecimy. Ale tak żeśmy odpoczęli, że usnęliśmy i to wszyscy usnęliśmy. Ja się pierwszy obudziłem, a taki zaroślak, tak odpoczywaliśmy, zielsko było dosyć takie wysokie, tu był dół jakieś 1,5 metra wykopany, my po tego dołu, że się tam w tym zielsku tak się schowali. W tym miejscu ten dół mógł być? Tak pan pamięta, gdzie tutaj ten... Tutaj był tak, gdzieś w boku, tak bliżej torów, to, ale jeszcze na tym placu był ten dół. Myśmy tak się przyczaili, żeby potem w pewnym momencie, jak odpoczniemy, to tego wyskoczymy, to blisko było do chodnika, do tego nasypu, przelecimy. Ale mogą nas rozstrzelać, może gdzieś waha być. A ja mówię, no, jak nie zginiemy tam, to zginiemy tu, jak zobaczą rano, tutaj rozstrzelą, bo to trudno, trzeba ryzykować, prawda? Ale żeśmy usnęli. Ja pierwszy się obudziłem, myślałem, że taka widna noc jest, mówię, ale potem zorientowałem się, że to już ranek.
że właśnie księżyca się nie widać, a rozwinia się. I kiedy myśmy leżeli w tamtym polu, jak ten niebieski mniej więcej, taki ten dół był wtedy. Ale gdzieś, gdzie ten kontener, tak? To kontener, tam może trochę, tak, może troszeczkę bliżej. Może podejdźmy tam kawałek. Będzie który trochę, to był sierpnia? Więc... To był 5 sierpnia. Pierwszy dzień egzekucji, tak? Tak, tak, tak. 5 sierpnia 1944 roku. No może on tak blisko nie był, ten jest za bliżej. Ten kontener to nie, to bliżej tak tutaj w tym miejscu. Także mieliśmy do tego chodnika, potem był ten taki, droga taka była i ten nasyp. Przed tym nasypem kolejowym był chodnik, tak? Wzdłuż. Tak, ale z tej strony był chodnik, a potem była taka wgłębienie, taka droga piaszczysta była dla samochodów po prostu. I za tą piaszczystą drogą od razu był nasyp. I przed tym nasypem mieliśmy uciekać. On tak gdzieś w tym miejscu było, był ten dół. I jak rano go klęknąłem, patrzę, oni śpią, te pozostałe osoby, wszystkie cztery osoby. To ja w takim razie uklęknąłem się, tak rozglądam, mówię, coś, nikogo nie widać, cisza, Niemców, te Ukraińców nie widać, mówię, a to co tu robi? No tak spojrzałem w stronę, tam te warsztaty kolejowe są, a tam z tamtej strony, ni stąd, ni zowąd, znalazł się Ukrainiec jeden. I idzie tak w stronę tych trupów, bo te trupy tu leżały właśnie, a myśmy już tak przeszli dalej do ucieczki. Idzie w stronę tych trupów, a zobaczył mnie, że ja klęczę. Stanął, 20 metrów może było ode mnie, stanął się na mnie, patrzy, a ja się na niego patrzę. Tam bierze karabin do oka i do mnie zaczyna celować. W tym momencie ja nie wydałem ani nawet jednego dźwięku. Prawda? Te cztery osoby pozostały się podniosły i to razem się podniosły. On był w takim momencie, zobaczył, że one się podniosły, opuścił karabin. Jakby zdziwiony był. I rozglądał się naokoło, czy jeszcze ktoś nie żyje i tak dalej. I to był moment taki, że właśnie to właśnie zostaliśmy przy życiu, że jak on potem się rozejrzał i zobaczył, że tu nikogo nie ma i dalej, no już podszedł do nas parę metrów. I do nas wszystkich zaczął nóż karabin podnosi i chce nas zabić. A te dwie dziewczyny takie po 19 lat wtedy miały, zobaczyły, że on ma zamiar strzelać, zaczęły krzyczeć. Krzyczeć, nie zabijaj nas, a ten nie jest, tylko mierzy do nas. Aż tam w pewnym momencie usłyszeliśmy halt, szczeciną halt. A tym tam chodnik był za tym właśnie, z tamtego chodnika, tym chodnikiem od strony tych warsztatów królowych przyszło trzech oficerów niemieckich, szło. A jak on krzyknął, halt, to ten Ukraińc opuścił karabin. Opuścił karabin i spojrzał na tych Niemców i zobaczył, że ci Niemcy kiwają palcem, że wołają na to. Jak zobaczył, że oni nas wołają, to poszedł dalej w stronę tutaj trupów. A my staliśmy i szliśmy do niego. Mieliśmy ze 20 metrów od tego chodnika. A ta kobieta ranna, myśmy jej pomagali, dwa kroki uszła i upadła. Poniosła się, no już dwa, trzy kroki, no już upadła. Ona nie miała siły dojść, ale jakoś ją tam do